Kościół to rodzinny dom, w którym miłujemy się wzajemnie, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą anioł pański ojciec święty Franciszek. Papież zachęcał dziś wiernych do życia takim kościołem. Czy jesteśmy świadkami Bożej miłości? Czy też Bóg miłość stało się pojęciem czymś już słyszanym, co nie porusza, nie pobudza życia? Takie pytanie postawił wierny ojciec święty Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą anioł pański. Credi amore. Jeśli Bóg jest miłością, to czy nasze wspólnoty dają tego świadectwo, czy potrafią miłować? Czy potrafimy kochać w rodzinach, czy trzymamy zawsze otwarte drzwi, czy umiemy przyjąć wszystkich, podkreślam, wszystkich jako braci i siostry? Papież zachęcał nas wszystkich do życia kościołem jako domem. Niech Maria pomoże nam żyć kościołem jak domem, w którym miłujemy się nawzajem na sposób rodziny, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Obrazowiec Święty modlił się dziś także za ofiary katastrofy kolejowej w Indiach, w której zginęło co najmniej 288 osób, a prawie 900 zostało rannych. Matce Bożej zawierzył ludność doświadczoną przez wojnę, zwłaszcza na Ukrainie.